Dobry wieczór Państwu. Witamy na spotkaniu dyskusyjnym Klubu Filozofuj, które jest poświęcone Stanisławowi Lemowi. Gości nas dziś księgarnio-kawiarnia De Revolutionibus Books and Cafe w Krakowie, która jest współorganizatorem wydarzenia. Chciałabym powitać naszych prelegentów, doktora Łukasza Kucharczyka, adiunkta w Katedrze Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, autora m.in. monografii Granice Ciała, Samopoetyka w twórczości Stanisława Lema. Szymona Kukulaka, doktoranta literaturoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ, absolwenta filologii polskiej i fizyki doświadczalnej, autora kilkunastu tekstów naukowych na temat prozy Stanisława Lema i autorów pokrewnych. Oraz moderatora dyskusji, doktora Filipa Kobiele, adiunkta w Zakładzie Filozofii AWF w Krakowie, który w swoich badaniach stara się kontynuować rozważania polskich filozofów XX wieku, w tym Stanisława Lema, i jest pomysłodawcą oraz współredaktorem antologii Filozoficzny Lem. Ja nazywam się Zuzanna Szutta i jestem współpracownikiem redakcji czasopisma Filozofuj, zwycięzcy konkursu PAP i Ministerstwa Edukacji i Nauki, popularyzator nauki 2020 w kategorii media. Nasz dwumiesięcznik, jak być może część z Państwa wie, jest jedynym periodykiem popularno-filozoficznym w Polsce. Czasopismo ma formułę magazynową, czyli bogato ilustrowaną, a treści prezentowane są w nim w sposób przystępny i atrakcyjny. Dbamy przy tym, by teksty pozostawały na najwyższym światowym poziomie. Wśród autorów mamy najlepszych polskich i zagranicznych specjalistów. Magazyn wydawany jest w dwóch wersjach: elektronicznej, dostępnej bezpłatnie online na naszym portalu filozofuj.eu, oraz w wersji papierowej, dostępnej m.in. w sieci Empik. A także dziś na naszym stoisku będzie możliwość odebrania darmowego numeru, jednego przez każdego z uczestników. Dzisiejsze spotkanie wpisuje się w tradycję spotkań klubów Filozofuj. Od początku naszej działalności organizujemy bowiem w całej Polsce publiczne debaty dotyczące fundamentalnych kwestii, które od początku ludzkości frapowały człowieka albo pojawiły się niedawno dzięki postępowi techniki. W bieżącym roku, w związku z obchodami roku Stanisława Lema, chcielibyśmy przybliżyć zainteresowanym postać Lema filozofa. Zgodnie z tradycją, w pierwszej części, przez pierwszą godzinę, na pytania moderatora odpowiadać będą nasi goście, natomiast w drugiej części głos oddamy też Państwu. Będzie można zadawać pytania prelegentom, przeznaczyliśmy na to pół godziny. To tyle z mojej strony, ale zanim oddam głos doktorowi Kobieli, dodam jeszcze, że dzisiejsze wydarzenie realizowane jest w ramach partnerstwa z Fundacją PZU. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. No to cóż, zaczynamy. Nie będę robił jakichś wielkich wstępów. No chyba wszyscy wiemy, prawda, że Lem się mocno interesował postępem techniki, wpływem techniki na kulturę. Chciałbym, żebyśmy o kilku tutaj kluczowych sprawach porozmawiali. Ogólnie o wpływie ewolucji techniki na kulturę i o bardziej szczegółowych problemach, takich jak kwestie biotechnologii, również problemu zła, czy postęp techniki jakiś może tutaj pomóc w eliminacji zła, no i jeszcze o innych sprawach. Więc może zacznijmy najpierw od tego najogólniejszego problemu i będziemy tutaj stopniowo przechodzić do dalszych. Więc jak panowie widzicie tutaj, jak Lem ujmował no, w swoim tym filozoficznym przede wszystkim aspekcie, tak, czy warstwie swojej twórczości, wpływ ewolucji nauki i techniki, czy technologii, jaką tu ujmował, na kulturę, na wartości, na moralność i tak dalej. Dziękuję.
Ja tak, próbując się do tego spotkania przygotować, wymyśliłem sobie kilka potencjalnych dróg, którymi możemy pójść teraz w tej rozmowie, więc może zacznę od rzeczy najprostszej. To znaczy uważam, że na to pytanie tak sformułowane, nawet w tych najbardziej ogólnych kategoriach jeszcze próbując odpowiedzieć, nie ma jednej odpowiedzi, dlatego że oczywiście lem młody patrzę na to wszystko troszeczkę inaczej niż lem środkowy i troszeczkę inaczej niż lem stary, więc ponieważ jestem bardzo przywiązany do takich ram literacko-biograficznych, dlatego że jestem literaturoznawcą, przepraszam, więc będę się starał trzymać blisko beletrystyki przede wszystkim, co być może dla Państwa będzie ciekawsze. Z uwagi na takie rozstrojenie też trzeba by troszeczkę pewnie tę odpowiedź zniuansować. To znaczy wydaje mi się, że młody lem, to znaczy mówię o tym lemie jeszcze z okresu, przepraszam, stalinowskiego, tak to wypadło, czy prestalinowskiego, bo oczywiście te lata 40. późne w to też wpadają. On sobie jeszcze, no możemy o tym mówić, bo on wtedy już pisał, prawda, więc jest to w jakiś sposób ważne. On sobie jeszcze nie uświadamiał tego, jak bardzo faktycznie ten rozwój techniki może zmienić tą kulturę, czy zacząć ją zmieniać w sposób nieprzewidywalny. I jeżeli popatrzymy sobie oczywiście przede wszystkim, no nie na eseistykę, bo tam wiele jej nie ma jeszcze z tego okresu, ale przede wszystkim na beletrystykę, to bardzo wyraźnie widać, że oczywiście to, co pisze w tym momencie, czyli te klasyczne czerwone utopie, astronaucie, Bóg Magellana, tam nie ma jeszcze tej antycypacji, że tam przyjdzie jakaś rewolucja, która nam tą kulturę w istotny sposób pozmienia. Przeciwnie, to wszystko miało się wypełnić na takiej zasadzie, że tak jak sobie to Lenin mniej lub bardziej wyobrażał, a w każdym razie to, jak to pod Lenina podpinano, no oczywiście nastanie jakaś taka czerwona utopia, gdzie maszyny będą robić za nas wszystko, gdzie będziemy sobie latać do gwiazd i właściwie wszystko, co będzie ciekawego do roboty, zostanie zredukowane do dwóch sfer, to znaczy nauki i sportu. I właściwie obie te rzeczy gdzieś ile ma się pojawiają. Jak Państwo sobie przypomną, protagonista astronautów jest na przykład alpinistą, tam się wspina gdzieś po górach Kaukazu. Protagonista obok Magellana biega w maratonach. A poza tym wszystko, czego się dowiadujemy o jedynych interesujących rzeczach, które się jeszcze gdzieś tam na Ziemi dzieją, to są właśnie badania naukowe. Mamy te piękne opowieści na Kosmokratorze, gdzie mamy tam niemieckiego chemika, który opowiada nam o polimerach i tak dalej. Mamy w obok Magellana badacza, który wrzuca, nie pamiętam, to chyba były digitalizowane obrazy czy poematy do komputera, żeby dostać formułę piękna. No i tego typu rzeczy, no, z dzisiejszej perspektywy dość oczywiście, które byśmy ocenili jako naiwne, prawda? I to jest właściwie wszystko, co ci ludzie robią, nie licząc oczywiście właściwej akcji tych powieści, ale to jest w tym momencie irrelevantne, więc o tym nie będę mówił. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tam nie ma właściwie jakichś istotnych zmian w samej kulturze, które by to miało spowodować, poza takimi, które antycypował sam marksizm. To znaczy to, że na przykład w obok Magellana dzieci nie rozumieją, o co chodzi, że był ktoś się nazywał milioner, nie wiedzą, o co chodzi, że były pieniądze, że były dolary i nie mogą zrozumieć, po co komu prywatny helikopter, skoro helikoptery powinny być państwowe, bo używa się ich tylko czasem, prawda? No i tego typu rzeczy. I oczywiście to się potem radykalnie zmienia, bo żeby to dobrze skontrastować, lem późny, bardzo późny, czyli lem przede wszystkim ten już, którego my najlepiej kojarzymy ze stylistyki, z lat powiedzmy 90., który już beletrystyki nie uprawiał, no oczywiście miał pogląd dokładnie odwrotny. Znaczy on uważał, że kultura przede wszystkim masowa, która została w jakiś sposób rozpropagowana dzięki też wynalezieniu nowych mediów, prawda, czyli dzięki internetowi, dzięki telewizji, dzięki temu, że no właśnie, się umasowiła, tak? Ta kultura umasowiona oczywiście nie była taką kulturą, jakiej on by sobie życzył. Ona była kulturą z idiocienia, psów skaczących po internecie, które ludzie oglądają, a przecież internet miał być tym, co pozwoli nam przekazywać sobie nawzajem, prawda, wyniki badań naukowych i służyć do szczytnych celów. Okazuje się, że nie, że właśnie nie, bo skaczące psy i to jest wszystko złe i okropne. I był bardzo dużym pesymistą. Natomiast ciekawe jest to, co się dzieje pomiędzy. To znaczy, wydaje mi się, że takim momentem bardzo ciekawym jest, znaczy oczywiście bardzo szybko jest taki moment deziluzyjny u niego, jeżeli chodzi o ten dobroczynny potencjał nauki, bo to się pojawia już tuż po okresie stalinowskim, czyli gdzieś od Edenu się zaczyna, prawda? I potem przez całe lata 60. jest właściwie kwestionowanie tej wszechmocy nauki i też tego, w którą stronę ta nauka może pójść, czy nauka i technika, bo oczywiście używam tego w tym momencie wymiennie, ale to jest jeszcze bez wpływu na kulturę w tym sensie, że ludzie dalej się trzymają mniej więcej, tak mi się wydaje, tego samego, nie wiem, kręgosłupa aksjologicznego, jeżeli byśmy tak chcieli popatrzeć. Oczywiście redukuję teraz kulturę do czegoś, przepraszam, redukuję do strefy wartości, ale zawsze no, czegoś musimy zacząć, prawda? A oni zawsze się zachowują tak, jakby nic się nie stało, jeżeli chodzi o to, gdzie świat poszedł, prawda? Czyli na przykład mamy Pirksiadę i tam oczywiście no, ten pilot się zachowuje, czy potem
komandor, nawigator i tak dalej. Zachowuje się tak, jakbyśmy się tego spodziewali po takim klasycznym bohaterze, właściwie space opery, czyli właśnie jest, prawda, no, kulturalny, chyba że do niektórych kobiet, ale o tym później. Jest, prawda, grzeczny, jest uczynny dla jakichś tam swoich towarzyszy. Jeżeli się na kogoś zdenerwuje, to w słusznej sprawie. Jeżeli mamy to śledztwo, które jest prowadzone nawet w Anankę na końcu, no to przecież to nie jest tak, że on tam gdzieś sobie siedzi, robi swoje. Nie, on się rzeczywiście czynnie stara całym wysiłkiem intelektualnym i zresztą też nie tylko intelektualnym, bo to nie jest do końca, nie jest do końca tak, jeżeli chodzi o wymowy Pirksiady, ona jest zupełnie w drugą stronę. Całym tym wysiłkiem intelektualnym dociec, co tam się rzeczywiście stało, więc to jest wszystko bardzo klasyczne. Natomiast to wszystko zaczyna się sypać, tak mi się wydaje, w poglądach Lema, jeżeli chodzi o taki optymizm, czy pełny, czy szczątkowy, jeżeli chodzi o to, że technika nic nam właściwie w kulturze nie zaburzy. W latach 70. Oczywiście kłóciłbym się, bo jasne, że pewne rzeczy już są wcześniej. Jest oczywiście ten wspaniały tekst, o którym być może będzie chciał też zabrać głos Jakub, który tutaj siedzi, o którym on pisał, to znaczy Granice wzrostu kultury, który jest oczywiście tutaj wybitnym tekstem, który nam świetnie mówi, co tam się dzieje u Lema dokładnie, jeżeli chodzi o jakby proces ewoluowania. Natomiast to, co się dzieje w latach 70., to jest też to, że jakby te jego intuicje zaczynają się dobrze sprzęgać z tym, co się dzieje na świecie. I teraz o czym myślę? Myślę przede wszystkim o szoku przyszłości Toflera. Zaraz oddam głos, wiem, bo już też niedługo mówię, przepraszam. To znaczy takie przekonanie, że doszło do pewnej zmiany, która jest zmianą bezprecedensową, dlatego że technika tak przyspieszyła, że pewne jakby pryncypia tego, w jaki sposób ona współgra z takim naturalnym rozwojem, powiedzmy, w toku pewnych zjawisk społecznych kultury, że to już po prostu nie jest to, że to jest pewna nowa jakość. Dlatego że dzieci stają się mądrzejsze od rodziców, dlatego że bardzo szybko zaszły zmiany, najpierw jakby w sferze pewnej technicznej, a potem to się przełożyło też na sferę, no właśnie, pewnych zjawisk społecznych. I że po prostu wszystko się zmieniło, bo mamy kilka prac, szybko zmieniamy pracę, nie ma już czegoś takiego, że w jednej rodzinie trzeba wytrwać do grobu, tylko właśnie jeszcze są, prawda, te szybkie związki, jak Toffler diagnozuje, ale oczywiście za nim. To oczywiście jest straszne uproszczenie, bo tam jeszcze weszło mnóstwo innych rzeczy, jak rewolucja seksualna i tak dalej, ale akurat to jest to, o czym Toffler nie pisze, to z kolei można wiązać też oczywiście z techniką poprzez antykoncepcję, ale to jest coś, co zachowałbym sobie na dyskusję o tej ingerencji już w tą sferę biologii. Natomiast też to, że jest zakłócona ta naturalna transmisja wiedzy czy też autorytetu pomiędzy rodzicami a dziećmi, bo dzieci nagle są mądrzejsze od rodziców. Znowu tutaj wchodzi kontrkultura, więc to oczywiście też nie jest tak, że to jest tylko rozwój techniki, ale to wtedy jakby diagnozuje to syntetycznie. I mam wrażenie, że to jest taka diagnoza, pod którą Lem się podpisuje. Znaczy to jest ten moment, w którym tutaj wchodzi pewien niepokój u niego. Niepokój, który się potem przeradza w pesymizm. I tak bym to widział chyba najszerzej. To znaczy chodzi o to, że ta technika zaczyna osuwać kulturę z pewnej kolejny w miarę przewidywalnej, jednorodnej i powiedzmy ciągłej w coś nieprzewidywalnego i co do natury tego czegoś, co to jest, on nie jest, tak mi się wydaje, do końca pewny, jeżeli chodzi o ten konkretny scenariusz, który się realizuje na planecie Ziemia, bo oczywiście pewne ogólne antycypacje można było robić. I im dalej w las, no to Lem gorzknieje pod tym względem i artykułuje oceny coraz bardziej negatywne. I to jest to, co miałem do powiedzenia w skrócie i tutaj przerwę, bo na pewno Łukasz też by chciał coś powiedzieć. Dziękuję. To, co powiedziałeś o tej lemowskiej krytyce, takiej nazwijmy to tożsamości ponowoczesnej, to tak mi się kojarzy, że całkiem nieźle metaforycznie jest to zobrazowane w Podróży 13, kiedy narrator, główny bohater Tichy trafia z Pinty, trafia na tą planetę docelową, do której miał trafić, gdzie wszyscy jakby obowiązuje 24-godzinna tożsamość, tak? I po 24 godzinach każdy jest kimś innym, dlatego na przykład nie ma sensu poznawać imienia obrońcy tam sądowego, bo i tak ktoś inny nim będzie za 24 godziny. No i to właśnie mi się wydaje jest taki dowód na taką niezgodę Lema na tą taką ponowoczesną tożsamość przygodną, jakby to na przykład Rorty nazwał. I mówiłeś też o opowieściach o pilocie Pirksie. Mi się wydaje, że właśnie Anankę jest też takim fajnym metaforą stosunku Lema do nauki, bo w tym opowiadaniu mamy ten motyw Marsa, który okazał się wielkim rozczarowaniem, który nie okazał się tą wspaniałą, czerwoną planetą, tylko okazał się szaroburym rozczarowaniem.
I trochę tak też było z Lemem. On w którymś eseju pisał właśnie, porównał człowieka do takiej małpy z brzytwą, prawda, że technologia jest taką brzytwą, którą się daje tej małpie, czyli człowiekowi, a co zrobi małpa z brzytwą, no to znaczy wiadomo, może zrobić różne rzeczy. I jak się domyślamy, nie zawsze będą to rzeczy godne, prawe i zgodne z zastosowaniem tej brzytwy. I tutaj bym chciał powiedzieć o takim właśnie aspekcie tego namysłu Lema nad możliwościami technologicznymi, a konkretnie nad tym, jak człowiek te możliwości wypacza. To bardzo często mi się wydaje z jego twórczości. Na przykład w pokoju na Ziemi mamy te fantomy, czyli te takie jakby ciała zdalnie sterowane, prawda? I jak to opisuje tam Lem, że oczywiście to pierwotnie służyło w dobrym celu, miało ułatwić różne obowiązki dnia codziennego człowieka, pomóc w pracy, pomóc w życiu prywatnym i tak dalej. Natomiast co się z tym potem stało? No po prostu zaangażował się w to przemysł pornograficzny. Zaczęto tworzyć fantomy na wzór jakichś tam celebrytów, potem za pomocą fantomów też porywali ludzi. Podobnie jest zresztą z tym głównym konceptem Lema, jakim jest fantomatyka, czyli coś, co dzisiaj nazywamy rzeczywistością wirtualną. W opowiadaniu z 91 roku bodajże Materac właśnie mamy opowieść o świecie zdominowanym przez te światy fantomatyczne i świecie, w którym żeby kogoś porwać, żeby kogoś zgładzić, no to po prostu należy go wsadzić do maszyny fantomatycznej, odwzorować jego rzeczywistość jeden do jednego i człowiek ten nie będzie wiedział, czy przebywa właśnie w tym świecie prawdziwym, czy w tym świecie ułudy. A jakby w świecie, w realu, tutaj będzie sobie funkcjonował normalnie, a w realu będzie konał z głodu, konał z odwodnienia. Przepraszam, że przerwa, to było jeszcze w kongresie futurologicznym, czyli znacznie wcześniej. Tak, to porozmawiamy w tej części dotyczącej pytań. I ogólnie problemy związane z tym współczesnym, z tą przestrzenią wirtualną, no to już oczywiście Lem diagnozował w sumie technologię, gdzie pisał, że człowiek tak zagubi się w tym świecie niematerialnym, że te światy staną się generatorami wielkich frustracji. No, to oczywiście dzisiaj obserwujemy tak, jak obserwujemy te wszystkie, nazwijmy to, niegodne sposoby użycia współczesnych technologii. Podobnie zresztą Lem w dialogach pisał o internecie, kiedy to też jeszcze się nie nazywało internetem, natomiast Lem tam wskazywał na taki główny problem, czyli tak możemy to nazwać who watches the watches, prawda? Kto strzeże strażników? Ktoś na samym czubie tego wielkiego wirtualnego świata będzie musiał to kontrolować. I jak ocenić słuszność zamiarów tego kogoś, prawda? I jeszcze na zakończenie tylko powiem, że wydaje mi się, że perspektywa Lema, taka, jeśli chodzi o taką technologię najnowszą, taką jak my ją dzisiaj znamy, to już była ta perspektywa tego jego boga deistycznego, tego, który patrzy, ale nie angażuje się, nie uczestniczy. I dlatego jakby wydaje mi się, że jego namysł nad tą współczesną technologią jest zupełnie inny niż znacznie młodszego, z innej generacji, zupełnie Jacka Dukaja, który po jego prozie widać jakby w tym świecie uczestniczy, jest jego częścią i dlatego ta proza też mi się wydaje jest równie teoretyczna, co fabularna, co nie do końca zawsze u Lema korespondowało w różnych proporcjach. Mogę jeszcze pociągnąć, bo jeszcze mam tutaj dużo rzeczy, które mi się nasunęły. Przede wszystkim fajnie, że powiedziałeś o Anankę i o pokoju na Ziemi, dlatego że, jak mówiłeś, to mi się jeszcze nasunęło. Mogłoby się wydawać, jak sobie te teksty czytamy, że to były jego własne pomysły, że to były metafory takie zupełnie oderwane od jakby tego, co się działo. Natomiast chciałem tutaj skręcić w stronę mojego prywatnego konika, to znaczy korespondencji tego, co się dzieje w lemowej beletrystyce, z tym, co się rzeczywiście działo w nauce, a czym on się bardzo interesował.
a co było na tyle hermetyczne, że większość jego czytelników nie zdawała sobie tego sprawy, w sensie, że to jest wzięte skądś. I akurat Ananke, masz absolutną rację, kiedy mówisz, że ten Mars tam jest w jakimś sensie taką figurą metaforyczną, która pokazuje takie rozczarowanie tą seronaukowo-techniczną, no w tym przypadku eksploracją kosmosu w ogóle, prawda? To jest jeden z jego najbardziej pesymistycznych tekstów. Ale fun fact, to się naprawdę stało, to znaczy, co się naprawdę stało. On ten tekst napisał pomiędzy lotami dwóch marinerów, z których właśnie pierwsza i druga misja, które tam na miejscu dotarły, one pokazały taki kompletnie pustynny, nudny krajobraz, który zamordował te spekulacje, że tam może jest jakaś roślina i że te czapy lodowe to może jest tlen. Okazało się, że nie dwutlenek węgla. Potem się okazało, że tak naprawdę ten tlen tam też jest, tylko wróć, woda tylko jest pod spodem. Ale w każdym razie ten obraz był oszukańczy, dlatego że chyba, nie pamiętam, 7 miesięcy, 8 miesięcy potem, jak on ten tekst napisał, przeciął tam następne marinery i okazało się, że to nie jest tak, jak jest w tym tekście. To znaczy okazało się, że tam jest właśnie bardzo piękny krajobraz, są wulkany tarczowe, jest bardzo ciekawie, bardzo możliwe, że jest życie. Potem przecież wysłali Wikingi. I on to napisał w takim krótkim oknie, nie pamiętam, 2,5-3-letnim, kiedy badacze Marsa byli najbardziej chyba zrozpaczeni w całej historii badania Marsa, po prostu dlatego, że nie mieli kompletnych wyników. Mieli wyniki jakieś, tylko one się okazały niereprezentatywne. Więc to była pewna poznawcza efemeryda, w którą on się wstrzelił, przyjmując, że no tak już będzie, Mars taki zostanie. Potem się okazało, że wcale nie, że to jest super planeta. Można tam dalej o tym pisać świetny tekst. Zresztą mieliśmy przecież Marsjanina lat temu parę, który tego dowodzi. U nas mieliśmy Kosika, Marsa i jeszcze różne innych pisarzy, którzy przecież ze świetnym powodzeniem się jeszcze do tej pory na tym żywią. A w międzyczasie oczywiście cały legion tekstów kultury, począwszy od, nie wiem, Pamięci Absolutnej z Arnoldem Schwarzeneggerem, jeżeli państwo lubią klasykę i tak dalej. Więc to było oczywiście metafora, ale oparta na faktach, więc to zawsze jest tak, że on jednak pracował z czymś, co się rzeczywiście działo. Natomiast te fantomy w Pokoju na Ziemi, o których mówisz, one oprócz zdalniki, to jest w ogóle ciekawe, dlatego że po pierwsze... On oczywiście angażuje to w ten kontekst pornograficzny też, bo on lubił takie zabawy właśnie z tym, jeżeli ta technika się gdzieś też rzutuje w tą przestrzeń, powiedzmy, obyczajową, czy szerzej w jakichś zjawisk społecznych. Natomiast przede wszystkim tam się pojawiał dlatego, że to jest też to medium, którym na Księżycu posługuje się Tichy, prawda? Kiedy próbuje eksplorować te narodowe sektory, trafia oczywiście do sektora sowieckiego, po czym jowialnie do niego uśmiechnięty sowiecki robot rozprówa mu brzuch, prawda? Oczywiście to nie jest powiedziane otwartym tekstem, że to jest sowiecki robot, ale jak się dokładnie czyta, to tam są literki SU na tym kawałku Księżyca. Cenzor to jakoś puścił. To jest też ciekawe, że to też jest oczywiście jakoś tam zakorzenione, dlatego że on się wzorował, tak przypuszczam, po pierwsze na robotycznych sondach, które były wtedy zdalnie sterowane w taki dokładnie sposób, jak on to opisuje i nawet się tak samo nazywały. Natomiast też życie bojowe nie było kompletnie z czapy, przepraszam, dlatego że wtedy już Izraelczycy operowali dronami jako pierwsi. Więc to też nie jest tak, że on sobie projektował takie wizje użycia techniki, które były kompletnie odrealnione. Nie, to się działo, tylko on je wyłapywał bardzo wcześnie, zanim to się jeszcze jakby umasowiło w takiej zbiorowej świadomości. Ale do meritum. Fajnie, że powiedziałeś o materacu i super, że przypomniałeś o Dukaju, dlatego że zatrącamy trochę taką nutę, która zawsze mnie bardzo intryguje, to znaczy Lem jako prekursor cyberpunku. Co jest bardzo interesujące, dlatego że ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Znaczy trochę się zgadzam, trochę się nie zgadzam. Mówisz o tym tekście Antoniego Smuszkiewicza. Nie, nawet nie o Smuszkiewiczu. Chodzi mi raczej o to, że jeżeli my mówimy często o Dukaju, to często, ponieważ Dukaj jest ogłoszony kontynuatorem Lema, to czytamy potem Lema przez Dukaja. Lemobójcą też według niektórych krytyków. Tak. Natomiast to nie jest może do końca uprawnione. Dukaj jednak zaczynał z pozycji bardzo klasycznego, bardzo gatunkowego cyberpunku, zanim stworzył te rzeczy bardziej swoje i bardziej odjechane. Przypominam, że też jego pierwszy uhonorowany tekst, nie licząc Złotej Galery, czyli Ruch Generała, zaczyna się od krasnoluda ładującego węgiel do parowozu, co z kolei jest oczywiście jakimś układem strony steampunku, więc tam się jeszcze przedziwne rzeczy dzieją, ale to jest niewątpliwie proza bardzo gatunkowa. Też w Kraju Niewiernych, nie? To można liczyć. Tak, w Kraju Niewiernych jak najbardziej. To fantastyka teologiczna taka jakaś, to też można. Tak, ale przede wszystkim myślę o Czarnych Oceanach, które są w 100% klasycznym cyberpunkiem, który jest oczywiście postgibsonowski, bo on musiał tam troszeczkę namieszać, ale on jest jeszcze bardzo delikatnie postgibsonowski. To jeszcze nie jest perfekcyjnie doskonałość, prawda? Która już jest odjechana oczywiście dużo bardziej. Ale wracając do Lema.
Wracając do Lema, to jest ciekawe, dlaczego powiedziałem, że fajnie, że poruszyłeś cyberpunk. Jeżeli chodzi o użycie komputerów, bo to jest bardzo fajny przykład, tak mi się wydaje, tego, co on w ogóle myślał o technice. Jeżeli popatrzymy na to, co on prorokuje, znowu ograniczając się do beletrystyki na początku, jeżeli chodzi o to, do czego te komputery będą używane, to on oczywiście projektuje cele bardzo szczytne dla tych komputerów, czyli będziemy sobie przewidywać trajektorię rakiet, to jest bodajże w Sezamie. Sezam, czyli ten tytułowy komputer, taki trochę ENIAC, tylko oczywiście postawiony gdzieś w Warszawie, no, domyślamy się, kto przysyłał części, z którego kierunku przyjechały. Zajmuje się wyliczaniem trajektorii dla pierwszego lotu księżycowego, ile sobie dobrze przypominam. To jest drobnym druczkiem, ale jest. I to jest oczywiście prawda, bo lot prawdziwego Sputnika też tam jakaś Strela czy inny komputer faktycznie projektowały. I taki pomysł, że te komputery będą tylko używane w takich godziwych, szczytnych celach, żeby robić symulacje, to się oczywiście sprawdziło. Potem cała ta unaukowiona futurologia, którą on się tak fascynował, oczywiście też i tym narzędziem posługiwała. No, mieliśmy chociaż granice wzrostu i raport Klubu Rzymskiego, prawda, który bardzo nam dobitnie i naukowo przewidywał na podstawie symulacji, że jeżeli nie ograniczymy, prawda, liczby urodzeń, nie przestaniemy kopać w ziemi, to za moment zabraknie nam surowców i wszyscy pomrzemy z głodu. I to jest przecież kanwa, na której powstał kongres futurologiczny, co niektórzy nie zauważyli, na przykład Ari Folman nie zauważył, jak robił ekranizację. Natomiast oczywiście potem to się wszystko osunęło właśnie w fantomatykę. Mówię o tym jakby realnym użyciu tych komputerów. Znaczy to, że dzisiaj my ich przecież jednego używamy do zabawy, prawda? I ten pomysł tych ludzi zatrzaśnięty gdzieś w tych wirtualnych światach i w ogóle tego, że technika bardziej zajmie się odciąganiem ludzi od rozwiązywania problemów niż rozwiązywaniem problemów, to jest też prognoza, która u niego coraz wyraźniej wybrzmiewa w miarę jak lata się posuwają. Przede wszystkim właśnie w wizji lokalnej, nie wizji lokalnej, tylko oczywiście w kongresie futurologicznym, prawda? Ale to jest oczywiście też to, co potem się pojawia w Materacu. No i właśnie wydaje mi się, że no to jest też, dość dobrze pokazuje to taką ewolucję, czy kierunek tej ewolucji, tej wizji techniki Ulema jako odkształcającej kulturę w stronę, no właśnie taką, jaką narzuca konsumpcjonizm, jaką narzuca globalizacja, homogenizacja kultury, którą oczywiście utożsamiał też z tym rozwojem technologicznym, co się też oczywiście wiązało przede wszystkim z rozwojem techniki jakby informacyjnej, prawda, tego, że już mamy telewizję, potem oczywiście mieliśmy internet i jakby już wszyscy myślą to samo, mówią to samo, konsumują te same teksty i to wszystko się tak homogenizuje, ale na takim poziomie, powiedzmy, intelektualnej złożoności, który on w dość dosadnych słowach zwykle krytykował. Znaczy wiesz, jeśli jeszcze odnoszę do tego cyberpunku się odnosząc, wiesz, takie podstawowe założenia, przez to jakby opracowanie tego konceptu fantomatyki, później to zbeletryzowanie tego w skrzyniach profesora Corcorana, czy właśnie w tym Materacu lata później, no to pewnie jakieś elementy tam są. Natomiast też nie mówiłbym o prekursorstwie tutaj Lema, jeśli chodzi o cyberpunk, bo jednak jeśli zostaniemy w tym takim jakby no filtrze literaturoznawczym, no to jednak te światy cyberpunkowe potrzebują dużo większego stopnia, nazwijmy to, dziania się w świecie przedstawionym, prawda? No. Jeśli można troszeczkę brutalnie uciąć ten fascynujący wątek, prawda, prekursorstwa Lema względem cyberpunka i przejść do czegoś pokrewnego, żebyśmy może nie zatracili ciągłości, to wydaje mi się, że koniecznie trzeba teraz powiedzieć o tym, co już zostało tutaj tak wstępnie zapowiedziane, czyli no, to jest sprawa, o której Lem pisał dość wcześnie w takim artykule Wizja filozofa na krze, prawda, w Filozofii zresztą niedawno przedrukowanym, czyli jak pisze Lem, inwazja biotechnologii w ciało, no i tutaj ten wpływ, prawda, tych postępu techniki, bardzo, no, czy tam biotechnologii, tak, na kulturę już jest wyraźny. Lem pisze coś takiego, że etyka, głównie tym pojęciem się posługuje, że etyka zmienia się wolniej niż technika, prawda? To też generuje tutaj przestrzeń dla, wydaje mi się, bardzo różnych ciekawych zjawisk, więc chciałbym, żebyście się panowie do tego właśnie odnieśli. Jak to jest u Lema? Czy on pod tym względem, prawda, możliwości technicznych, które daje biotechnologia, tutaj, jeśli byśmy nawiązali do tego wiodącego tak pytania, czy postępowiec, czy konserwatysta? Jasne, dobrze, że to się stało, bo nie powiedziałem rzeczy najważniejszej, którą miałem powiedzieć. To znaczy, co jest najfajniejsze w ogóle w temacie tej dyskusji? Że Lem moim zdaniem, jeżeli chodzi o właśnie sferę etyczną, ogólnie rzecz biorąc, ustawia się trochę na pozycjach konserwatywnych, selektywnie ma się rozumieć, ale się ustawia,
Natomiast u niego fascynujące jest to, że to nie posiada żadnego dobrego uzasadnienia, że on się tam ustawia. Dlatego, że on nie jest moralnym absolutystą. Normalny konserwatysta, przepraszam, czyli taki, w takim klasycznym sensie rozumiany konserwatysta, zwłaszcza w polskich realiach, to jest oczywiście osoba, która jest głęboko wierząca i jest głęboko przekonana, że te racje co do nienaruszalności, których ona jest przekonana, mają sankcję boską, w związku z powyższym się z nimi nie dyskutuje. Natomiast Lem oczywiście absolutystą moralnym nie jest, jest ateistą, uważa, że absolutnie nic w jakikolwiek sposób obiektywnego nie ukształtowało naszej etyki jako homo sapiens, takiej ogólnie przyjętej etyki charakterystycznej dla powiedzmy lat 50., czyli jeszcze przed rewolucją seksualną i przed jakby tym momentem, kiedy kontrkultura przestała być kontrkulturą, a stała się kulturą właściwą, prawda, wskutek wymiany pokoleniowej. Oczywiście trochę się wygładziwszy i prawda, związawszy włosy w kucyk. Lem natomiast cały czas gdzieś jednak pozostaje, tak mam wrażenie, w duchu bardzo przywiązany do tej takiej tradycyjnej, powiedzmy, moralności. Właśnie dlaczego mówię o tym teraz, bo to się też będzie przejawiać na to, będzie się przejawiać tym, co on myśli o tych przemianach, które nam spowodowała ingerencja w ciało w swoim pierwszym przejawie, czyli on o tym mówi otwartym tekstem, wynalezienia tej koncepcji, prawda? Jemu się to nie będzie podobało, natomiast ciekawe jest to, że to dlaczego mu się to nie będzie podobało, nigdzie właściwie expressis verbis nie pada, natomiast paść nie może, dlatego że on uważa, że to, co myśmy się przyzwyczaili, on używa takich słów, a jeżeli nie używa, to gdzieś do tego pije, uważać za właśnie, nie wiem, godziwe, przyzwoite, moralne, wyrasta z czegoś i o tym już mówi otwartym tekstem, co jest w gruncie rzeczy owocem ewolucyjnego przypadku. Jest przynajmniej w trzech miejscach współczesności Lema wyrażona myśl, że tradycyjne potępienie w etyce chrześcijańskiej, no bo on oczywiście jakby w tym kręgu cywilizacyjnym przede wszystkim się obraca i do niego się odnosi, czyli to potępienie cielesności wzięło się, parafrazuje, z, przepraszam za dosadność, z fizycznej pobliskości w organizmie człowieka narządów rodnych z narządami wydalniczymi. To jest oczywiście teza, która jest... No możemy się z nią kłócić na najrozmaitsze sposoby, prawda? Natomiast ona pada... Jak mówię, przynajmniej w trzech miejscach, przynajmniej raz z tego w beletrystyce, w rozmowie, jeżeli chcą Państwo sprawdzić, proszę sobie otworzyć opowieści o pilocie Pirksie, w rozmowie Pirksa z Androidem Burnsem, któremu tłumaczy, że to jest właśnie jedna z takich śmiesznostek homo sapiens, prawda? Czyli w tej etyce nie ma nic absolutnego, nic logicznego. Ona po prostu tak się ukształtowała, jak się ukształtowała biologia, jest pochodną biologii, jest takim rzutowaniem w pewnym sensie, oczywiście prymitywizuje tutaj trochę, ale tak się będzie wygodnie kłócić, pewną projekcję biologii na tą sferę aksjologiczną, która jest tak jak ewolucja, jak wiadomo, no randomowa, to jest ruletka, prawda? A jednak, mimo tego, on obstaje gdzieś przy tym stanowisku konserwatywnym, ma jakieś takie poczucie dyskomfortu w związku z tymi przemianami, które się dzieją w kulturze i wiosłując do brzegu, za pierwszą jaskółkę tego, że technika wkroczyła w taką przestrzeń, gdzie jej wcześniej nie było, jeżeli chodzi o naturalne procesy biologiczne, nad którymi nie mieliśmy do tej pory kontroli, jest właśnie antykoncepcja. To gdzieś jest wyłożone, nie wiem, czy nie we wstępie do sumy, albo gdzieś na początku, ale może mieszam teksty teraz, przepraszam, nie jestem w stanie tego w tym momencie sobie przypomnieć. Bardzo możliwe, ale przypuszczam, że to się pojawia przynajmniej w kilku miejscach, bo to jest jeden z leitmotywów, które u niego wracają. Zresztą w ogóle te rzeczy, które się tyczą rozerotyzowania kultury, pornografii, to jest coś, co u niego wraca refrenowo w najrozmaitszych miejscach. Nie wiem, Lost Explosion, żeby daleko nie szukać, prawda, ale też to, co ty mówiłeś o użyciu jako tych no, larkach seksualnych, prawda, tych zdalników, nie? Te wszystkie rzeczy, prawda, to wszystko gdzieś w kongresie futurologicznym, jak on niechcący zamiast pojechać na kongres futurologiczny wjeżdża piętro wyżej, gdzie chodzą kobiety z nagimi piersiami i to jest oczywiście bulwersujące, bo kto to widział, żeby kobieta miała piersi, tego typu rzeczy, prawda. On się bardzo krytycznie o tego wszystkiego nastraja, natomiast on nie potrafi do końca, mam wrażenie, tego zracjonalizować w żaden sposób, a jednocześnie nie potrafi też tego nie racjonalizować, no bo nie ma jakby tej powiedzmy transcendentalnej sankcji, w którą on by wierzył, że ona to sankcjonuje. I to jest taki moment, moim zdaniem, bardzo ciekawego paradoksu, czy no może niekoniecznie konsekwencji, bo ja rozumiem, że to nie było w żaden sposób racjonalizowalne czy obiektywizowalne, po prostu on miał takie poczucie, ukształtowane, przypuszczam, przez wychowanie, przez kulturę, w jakiej dorastał, wartości, z którymi się utożsamiał, pomimo, że ich nie potrafił podeprzeć w jakiś sposób tym, w co wierzył, jeżeli chodzi właśnie o jakąś taką nienaruszalność kultury, bo nie wierzył w to, prawda? Wierzył, że ona ewoluuje, aksjologia też ewoluuje. I pięknym przypadkiem tego, jeżeli popatrzymy, tak żeby mieć jakiś punkt zaczepienia dla naszej rozmowy, jest oczywiście ta podróż z Dzienników Gwiazdowych, gdzie Ion Ticha trafia na dychtonię, prawda? Gdzie mamy właśnie tą wizję autoewolucji,
która idzie właśnie w taką stronę, jak według niego pewnie pójdzie kiedyś cywilizacja ludzka, gdzie właśnie wykształca się kolejne organy do doświadczenia przyjemności, a potem okazuje się, że wszystko już było i pojawia się takie zblazowanie i różne przedziwne rzeczy. I to jest scenariusz potwornie czarny, prawda, który się pojawia w tej jego prozie później. Oczywiście wcześniej to ma już jaskółki pierwsze, bo pierwszą jaskółką chyba jest ta wizja tej nieudanej autoewolucji, którą mamy w Edenie, prawda, gdzie okazuje się, że no, gdybyśmy zyskali taką moc kierowania kierunkiem, rozumieją Państwo, o co mi chodzi, kierowania stroną, w jaki ta nasza ewolucja musi pójść po to, żeby w jakiś sposób się ulepszyć, no to za moment się może okazać, że ktoś gdzieś się kopnie o jedno zero i potem będziemy mieli rowy pełne trupów, prawda, bo coś nie poszło tak, jak trzeba i mamy hekatombę, że to jest strasznie niebezpieczne, prawda. Oczywiście no, nie zweryfikowaliśmy tego jeszcze w praktyce, natomiast to jest taka obawa, którą on już gdzieś właściwie od samego początku wyraża, czyli od samego początku tej swojej twórczości dojrzałej, czyli od początku lat 50., ale to wraca ze szczególnym natężeniem już dopiero w latach 70. i oczywiście później. Tak, i to jest to, co chciałem powiedzieć, czyli mam wrażenie, że konserwatywna bardzo pozycja, jeżeli chodzi o ocenę tych zmian, natomiast jednocześnie przekonanie, że one i tak się będą dokonywać, po prostu one mu się nie podobają. W stronę właśnie taką, jaką nam narzuca konsumeryzm, jaką nam narzuca, nie wiem, hedonizm, który on jakoś tam utożsamiał i w pewnym sensie z amerykanizmem w ogóle, bo przecież on się wychował w rzeczywistości, znaczy wychował, ukształtował w tej rzeczywistości już najpierw stalinowskiej, a potem gomułkowskiej, która była strasznie moralnie restrykcyjna, prawda? Gdzie się mówiło bardzo dużo o zgniliźnie Zachodu, o całym tym brudzie. No tam wszyscy pamiętamy, tak nawiążę do ostatnich wydarzeń kulturalnych, prawda, rok 68 i te wszystkie rzeczy o pornograficznych obrzydliwościach i tak dalej, jak się wtedy oceniało, prawda, młodą sztukę. No, myślę, że jakby kojarzą Państwo ten język, prawda, i mam wrażenie, że on się gdzieś w tych rejestrach jakoś tam odnajdywał, natomiast on był przekonany, że najpierw wskutek tego, że zaczęła dominować w ogóle kultura zachodnia i to jest nieuniknione, bo ona dominuje, ta połowa świata zaczęła dominować ekonomicznie, za moment zacznie dominować kulturalnie, a po drugie właśnie wejście jeszcze kontrkultury, która w ogóle zrywała już tą ciągłość z jakimiś tam konserwatywnymi wartościami, cokolwiek by to miało być, do kupy razem spowodują, że świat po prostu musi pójść w taką stronę, która mu się bardzo, bardzo nie podobała. Pytania może później, dobrze? Będzie potem część na pytania. Jeszcze 20 parę minut, proszę bardzo, upraszam teraz ty. Jeśli chodzi o tę osobliwą bliskość narządów rozrodczych i wydalniczych, to tutaj też możemy sobie przypomnieć te wiersze w wizji lokalnej, ten traktat niemoralny tego filozofa, ten bardzo długim nazwisku, w każdym razie no, uroczo to Lem konstruuje. Zresztą też w wywiadzie z Beresiem no, naśmiewa się z tego i to z takiej perspektywy literaturoznawczej to świetnie to obrazuje te tezy Bachtina o dole materialno-cielesnym, bo to właśnie świetnie koresponduje z tym poczuciem humoru Lema i z taką no dużą dozą groteski w tej fantastyce niepisanej na serio. Berns to mówi na serio w Pirksie. No, a tam to nie brzmi jak żart. Więc to tam to nawet nie jest to żart. Jeszcze do czegoś się chciałem odnieść, co powiedziałeś, ale już zapomniałem niestety. I tak, no ja się... też się zgadzam z tym, że podróż na dychtonie to opisuje taki świat, jakby właśnie, tak jak powiedziałeś, zblazowany, przez co możemy mówić takim rozprężeniu, zupełnym rozplenieniu etycznym. Natomiast tutaj siedzący profesor Jakub Gomułka, który był wraz ze mną na fantomatycznej konferencji na Uniwersytecie w Ukrainie, to rozmawialiśmy o tym, się ze mną nie zgodził, więc chciałbym, żeby później Jakub się odniósł do tego, bo w zasadzie mnie chyba przekonał do swojej racji. I jeśli chodzi o Lema, jeśli chodzi o to, o konserwatysta czy postępowiec, no to w zasadzie ja się tu zgadzam z Szymonem, to był
konserwatysta obyczajowy. Tu słusznie wymieniłeś te wszystkie etapy kształtowania się Lema. Ja bym jeszcze może dodał jednak dorastanie, dzieciństwo jeszcze przed stalinizmem nie wiem jak to powiedzieć, w dobrej rodzinie lwowskiej, tak? No, w wyższej klasie średniej, powiedzmy. Tak. I ta cała tradycja międzywojnia plus na przykład w moim poglądzie na literaturę widać to taki ten kult dla postaci Piłsudskiego i to mi się wydaje, że to też był taki ważny etap formowania się tej jego kształtu, jego obyczajowości. Możemy jeszcze dać stosunek do feminizmu. No właśnie, chciałem do tego przejść, bo tutaj dobrym przykładem jest artykuł Małgorzaty Glasen na Femina Australis i coś o kobiecości w twórczości Lema. I Lem, co się nie zdarza tak często wśród pisarzy, żeby pisali replikę na teksty naukowe, prawda? Natomiast Lem napisał, argumentował tam, to w Wodrze się ukazała ta replika Lema, później w krótkich zwarciach chyba to było przedrukowane, pisał tam, że niezbyt rozumie, czemu jakby tutaj dopatrywać się jakichś tam metafor obrazu kobiecości w jego twórczości, bo tam naigrywał się, że no to w takim razie on jeszcze proponuje wziąć na warsztat jego Eden, bo te ufolutki tak. Tam wyglądają jak waginy. Ja może tylko dla tych z Państwa, którzy nie czytali, mogę powiedzieć, o co chodziło. Małgorzata Glasen miała taką, pamiętam, interpretację Solaris, że ta pustynia jest taka pofałdowana i różowawa, a ta rakieta jest taka w zasadzie faliczna, sztywna i taka lśniąca. To w Niezwyciężonym, że właśnie niezwyciężonym, że ta ziemia, tak. Ziemia waginę. Myślałem o Niezwyciężonym, że powiedziałem coś innego. Tak, przepraszam, tylko się wbiłem. Nie, ale dobrze się wbiłeś. On coś jeszcze tam, to mnie urzekł ten cytat, że jeszcze się nie spotkał z taką interpretacją elektrowni jądrowych, które byłyby świadectwem na nieograniczoną chuć inżynierów. I zakończył to w ogóle jakimś stwierdzeniem, że dajmy sobie, ale to jest kluczowe właśnie do tego, co ty mówiłeś, to jego ostatnie stwierdzenie, że dajmy sobie spokój z tym freudyzmem, on już nam się porządnie zestarzał, czyli jakby Lem w ogóle nie brał pod uwagę, że właśnie takie kategorie jak, nie wiem, krytyka feministyczna, filozofia feministyczna, jakieś te... Nie wiem, czy słyszał Lacanie, bo to już... No właśnie. Psychoanaliza to nie jest tylko freudyzm, prawda? I to też jest ciekawe, że akurat ten artykuł, bo mówimy o tej książce takiej jubileuszowej, ten Summa Lemologiae się to chyba nazywało, i tam wydaje mi się, że są inne artykuły, do których mógłby się odnieść Lem, więc ten jego stosunek był taki, bym powiedział, osobliwy. A jeszcze ostatnia rzecz, którą powiem. Ten obraz Lema konserwatysty obyczajowego, to najlepiej chyba widać w jego felietonach. Właśnie w tym tomie, o którym mówiłem, Wojciech Kudyba zanalizował te felietony i tam jakby zauważył, że cechuje je takie trzy kategorie dość konserwatywne, jak ład, umiarkowanie, ład, elegancja. I właśnie o ile w tych powieściach mamy tego Lema w tym kostiumie astronauty i w hełmie astronauty, to tutaj mamy takiego starszego pana z laseczką i melonikiem i trochę to jest coś... Jeszcze tylko ad vocem szybko powiem o jednej rzeczy, bo potem nam się chyba nie zmieści, a to jest też nieciekawe. W moim przekonaniu najbardziej jaskrawy dowód konserwatyzmu Lema to jest jego podejście do kobiet. Czyli tego, że w beletrystyce ich nie ma, a jak są, to są albo angelizowane, albo seksualizowane. Coś tam się w każdym razie dzieje takiego bardzo dziwnego. Proszę zauważyć, mamy właściwie tylko dwa utwory, gdzie to jest. To znaczy mamy Powrót gwiazd, gdzie ten Halbreck w końcu oczywiście tam znajduje, prawda, wybrankę swojego życia, ale ona mu się podoba dlatego, że ona jest staromodna, w odróżnieniu od całego tego świata, który wygląda jakby był wyjęty z Huxleya, prawda, i mu się strasznie jej podoba, a wygląda oczywiście jak jakaś antyamerykańska satyra gomułkowska. Gdzie właśnie, prawda, wszyscy ze wszystkimi i tak dalej. I generalnie to jest wszystko takie bardzo, bardzo mroczne. A on właśnie szuka takich ciepłych kluch troszeczkę, prawda? Przepraszam, że tak uskrajniam. Natomiast oczywiście mamy Solaris, gdzie też mamy tą dziewczynę, która raz jest człowiekiem, raz jest kociakiem, raz już nie wiem, czym ona jest. On generalnie, wiemy, że Kelvin ją gdzieś tam skłonił do samobójstwa w pewnym momencie, czy doprowadził do samobójstwa, może troszeczkę oczywiście go teraz oskarżyłem niesprawiedliwie i on tak się gdzieś waha pomiędzy tym takim, no dobra, nie będę tego analizował, to jest oczywiście osobny wątek, ale bardziej mi chodzi nawet nie o to, że to tam jest, tylko jak to jest zrobione, a przede wszystkim o to, że nigdzie indziej tego nie ma,
A jeżeli jest, to znaczy jeżeli gdzieś u niego są kobiety, to zazwyczaj to są takie wzmianki gdzieś rzucane tak półgębkiem na zasadzie, no już sobie istnieją. W Pirksiadzie w ogóle nie ma kobiet, a pojawia się tylko jedna, czyli siostra, czy ja, Boersta? Boersta, którą Pirks no, klepie w tyłek. Klepie w pupę. Dlaczego? Tak. Pamiętasz? Bo nazwała go przyzwoitym facetem. A, tak, miłym tak, facetem. Tak. Coś takiego. On chyba bał się no, jakiegoś tutaj prototyp. Znaczy on się w ogóle chyba bał wszystkich kobiet, natomiast mamy takie coś, że on nie chciał być uznany za ale mówiąc językiem obecnego dyskursu to jest taki moment, kiedy to, Shona, czytasz, kiedy to czytasz i tak dlaczego to zrobił? No tak. Dlaczego to zrobił? A wiem dlaczego. Dlatego, że proszę sobie przypomnieć, jaka wtedy była kultura masowa. Wtedy to był Humphrey Bogart, Casablanca. Oczywiście no, to nie są dokładnie te lata, ale bardzo blisko, no. Prawda? Gdzie był ten archetyp silnego mężczyzny, który bierze pod pachę i prawda, zanosi do domu, a potem idzie polować na mamuty, prawda, kiedy tam się prawda, robi jajecznica. Więc to jest jakby ten paradygmat, gdzie mężczyzna musi być silny. To jest ten rodzaj postrzegania narzucony oczywiście przez popkulturę, w dużej mierze amerykańską. To jest ten obraz rodziny takiej właśnie silnie jeszcze patriarchalnej. I teraz to jest scena, dlaczego właśnie do niej piłem. To jest scena, która pamiętam potwornie zbulwersowała moich studentów, czy raczej mówiąc po prawdzie mojej studentki. Co na polonistyce jest jednym i tym samym w większości. Dlatego, że no, oni to odebrali bardzo ostro. W sensie ci moi studenci właśnie tą scenę tam, ona im się wydała skandaliczna. Natomiast dla mnie to jest coś, co dlatego, że jeszcze jestem rocznikowo troszkę wcześniej, było to jeszcze łatwiejsze do przełknięcia, bo ja jeszcze taki świat pamiętam, prawda? No kultura lat 90. No kultura lat 90, prawda? Jest... Gdzie jeszcze trochę takich rzeczy było. Zresztą to nie to jest tylko tam. No, moi studenci scenę w Blade Runnerze, którą państwo może pamiętają, kiedy Harrison Ford, Rick Deckard wymusza współżycie ze strony, prawda, androida. No my to odbieramy jako takie... Znaczy ja to odbieram, moje pokolenie tak to chyba odbierało powszechnie, jako takie no, niezbyt zręczne komunikowanie drugiej stronie, że chciałoby się nawiązać bliższą znajomość. Natomiast moi studenci, ponieważ była to dokładnie moment, kiedy przerwaliśmy seans pomiędzy innymi zajęciami a drugimi, powiedzieli mi, przepraszam, na czym skończyliśmy? Na scenie molestowania. Co jest oczywiste, ale dla mnie było kompletnie intuicyjne. Znaczy, przepraszam, zamykam to. A w ogóle jakie było pytanie, bo nie mieliśmy tak, pytania o ten konserwatyzm. O ciało? Mieliśmy pytanie o ciało. No właśnie. Tak, skręciłem na feminizm jako dowód konserwatyzmu Lema, co jest dobrze tym wątkiem jeszcze antykoncepcji, prawda, tutaj spinane. Nie, no żartuję. Pytanie dotyczyło kwestii wpływu techniki na ciało. Zaczęliśmy od antykoncepcji, skończyliśmy na kobietach, ale wszystko się zgadza. To znaczy wydaje mi się, że nie będziemy dłużej ciągnąć tych wątków powiedzmy biotechnologicznych, bo możemy przejść do być może poniekąd pokrewnego problemu. Wydaje mi się, że ta para, tak, konserwatysta-postępowiec jakoś koreluje z taką parą pesymista-optymista, więc wydaje mi się, że warto, żebyśmy porozmawiali też o takim problemie, czy Lem w tym sensie był optymistą, że miał nadzieję, że postęp techniki jest w stanie jakoś przynajmniej w jakimś stopniu, prawda, zminimalizować zło w świecie, to się u niego w różnych formach, prawda, przewija mi się tam, nie wiem, betryzacja, etykosfera, pomysł wyszalni, w różnych to, więc wydaje mi się, że też warto byłoby do tego, tak, ten kwestia ewentualnego optymizmu względnie pesymizmu w tej kwestii. Właśnie to jest niesprawiedliwe, że ja zaczynam, bo ja zawsze najwięcej gadam, nawet jak... Tomasz, ja szybko powiem, co mam w głowie, a potem ty, jak już mam ten mikrofon. Przemyśleć. Właśnie tak rozważałem to, żebyśmy musieli odwrotnie. Dobra, do brzegu. Dobra, ja zasadniczo już na to pytanie poniekąd powiedziałem to, co chciałem powiedzieć, jak zaczynałem w ogóle mówić dzisiaj. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj się znowu różnicuje i to dokładnie tak samo się różnicuje, jak odpowiedź na pierwsze pytanie wiekowo, jeżeli chodzi o Lema. To znaczy, na początku oczywiście on buduje przede wszystkim wizje utopijne, gdzie nauka pomaga nam w osiągnięciu dobrobytu czy dobrostanu może bardziej cywilizacji w tym sensie, że nikt nie musi pracować, więc nikt nie jest smutny. Potem mamy taki moment w Pirksiadzie czy w ogóle w tych tekstach bardziej realistycznych z lat 60., bo przede wszystkim o beletrystyce oczywiście chciałem mówić, jako może o ciekawszej, gdzie wprawdzie ta technika jest i ona nam pomaga, ale to i tak nie do końca nam coś daje, bo ona się psuje. Plus oczywiście te wszystkie wizje tych zepsutych utopii wskutek tego, że ta technika nie działa dobrze, czyli właśnie Eden. A potem mamy te predykcje takie już bardzo niejednoznaczne, jak właśnie etykosfera, o której powiedziałeś w wizji lokalnej, gdzie niby ta technika w jakiś sposób no, tą ludzkość uszczęśliwiła, mówię o tym modelu luzańskim,
Oczywiście, bo myślę, że nikt nie będzie na serio twierdził, że mieszkanie w miastochodach jest czymś specjalnie interesującym jako perspektywa życiowa. No i dobra, co z tego, że mamy technikę, która uniemożliwia nam robienie krzywdy bliźniemu, czyli ten bliźni jest bezpieczny, jeżeli jednocześnie to jest technika, która nas no w pewnym sensie kastruje z wolnej woli, a myślę, że ta metafora kastracji jeszcze bardziej pasuje oczywiście do dobetryzacji, prawda? Gdzie to mamy już expressis verbis prawie wyłożone, także już bardziej dosadnie się nie da, że jeżeli zatracimy agresję, to zatracimy wszystko to, co się z agresją wiąże. A właściwie tylko to amputowanie człowiekowi agresji jest tym, co by w jakiś sposób przełożyło technikę na etykę, prawda? W jakimś sensie, no bo by ograniczyło możliwość zrobienia jednemu człowiekowi krzywdy przez drugiego człowieka, dlatego że razem z tą agresją tracimy właśnie rządze przygody i te wszystkie piękne rzeczy, w które wtedy jeszcze wierzono, a potem zaczęto się zastanawiać. No i oczywiście potem się osuwamy już w coraz czarniejsze scenariusze, o których żeśmy już mówili wcześniej, to takie bardziej dystopijne, tu właśnie kongres futurologiczny i tak dalej, gdzie okazuje się, że nie. Ta technika w ogóle nie będzie zajmować rozwiązywaniem problemów etycznych, ona będzie się zajmować właśnie uszczęśliwianiem, czyli odwracaniem uwagi. No i generalnie pójdzie dalej tą ścieżką konsumerystyczną. O czym chciałem powiedzieć, co być może jest ciekawe w tym kontekście, ale tylko jeden malutki wątek. Wydaje mi się, że jest też ważnym momentem w ogóle przy rozpatrywaniu tego zagadnienia szerzej, to znaczy właśnie wpływu techniki na etykę. Ten zwrot, którym była Hiroshima, II wojna światowa, przekonanie, że naukowcy nie muszą już być etyczni, że cel uświęca środki i oni już coraz bardziej rezygnują z brania odpowiedzialności za to, co wynajdują, jeżeli chodzi o implikacje, no takie powiedzmy natury moralnej. I tekst, w którym najbardziej się to przejawia, chociaż w bardzo nieoczywisty sposób, jest Głos Pana, gdzie mamy właśnie tych naukowców, którzy w pewnym momencie wynajdują no właściwie broni, bo jak Państwo sobie przypomną, mamy efekt Trexu, który pozwala zdalnie wywoływać eksplozję. I tak się przypadkiem składa, bo Lem się wtedy bardzo interesował właśnie równowagą strachu, tą doktryną wzajemnie zagwarantowanej zagłady i tak dalej. No tak to konstruuje, żeby właśnie to był taki wynalazek, który nam rozwala ten balans pomiędzy wschodem a zachodem, czyli właściwie w momencie, jak uda się go zweponizować, przepraszam, no to właściwie mamy wojnę światową, prawda? Oczywiście potem się okazuje, że nie da się, ale to jest taki wątek, gdzie tam pada, dlaczego mówię o głosie pana eksplicite, taki cytat, którym chciałbym skończyć moją wypowiedź i oddać głos, że mamy takie czasy, w którym naukowca ustawia się, cytuję, jak słonia czołem do przeszkody. I on już nie myśli w ogóle o tym, dlaczego robi to, co robi, czy to jest dobre, że on to robi, on to po prostu robi. A o tym, co się z tym potem dzieje, decydują politycy, którzy oczywiście mają już bardziej ograniczone horyzonty, jako głupsi, bo wiadomo, że oczywiście tym ideałem wyjściowym jest, prawda, państwo filozofów, tak jak w astronautach, do którego oczywiście nigdy nie dojdzie, więc on się potem godzi z tym, że te politycy istnieją, trudno już. Natomiast, no i oczywiście drugi taki równie ważny wątek to jest Holokaust, prawda, gdzie mamy z całą właściwą naszym zachodnim sąsiadom precyzją i dokładnością plan koszmarny, prawda, zrealizowany, wcielony w życie. Oczywiście on pisał na różne sposoby, o tym też później. No mamy też oczywiście książkę Gajewskiej, która też to od strony autobiograficznej atakuje jako temat, czy biograficznej, przepraszam. Natomiast myślę, że to też jest taki moment, który u niego jest bardzo jasnym dowodem, jeżeli się poczyta różne jego teksty, gdzie do tego nawiązuje, że nie, absolutnie nie ma sprzężenia. Że to, co nam daje technika, to jest możliwość jeszcze wydajniejszego i bardziej masowego czynienia zła, ale ona w żaden sposób nie angelizuje, nie czyni nas bardziej etycznymi. Więc tak, bomba atomowa i Holokaust. Myślę, że to są takie dwa wątki, o których warto pomyśleć. Oddaję głos, tak jak obiecałem, przepraszam. Mi się wydaje, że to pytanie o pesymizm i optymizm w odniesieniu do nauki Lema, to tak naprawdę jest pytanie otwarte, bo tak samo jak po prostu struktura jego utworów, to są utwory, to są dzieła otwarte, mówiąc za eko. I czy jest tam taka jednoznaczna odpowiedź? Wydaje mi się, że takim dobrym modelem nauki według Lema w ogóle to jest historia solarystyki, prawda, która odtwarza tam w taki alegoryczny sposób dzieje naszej nauki aż do stanu dzisiejszego, czyli takiego rozplenienia się różnych szkół badawczych, szkół metodologicznych. Samozwrotności przede wszystkim, słucham? Przepraszam. Samozwrotności tej nauki. Tak, nie? Tak. No właśnie. I takiego motywu hermeneutycznego, że w zasadzie nawet jeśli tego świata, tego elementu badanego nie poznamy, no to bardziej poznamy samych siebie. To mi się wydaje, możemy uznawać za takie krzepiące w tym koncepcie lemowskim, jeśli chodzi o naukę. Też rewers i awers tej samej monety, czyli wizja lokalna i powrót z gwiazd, o ile wydaje mi się, że Bystry w wizji lokalnej są no
Jasne, wolałbym mieszkać w Luzanii niż w miastochodzie. Wolałbym być Luzańczykiem, ale jeszcze bardziej bym chciał mieszkać na tej ziemi z powrotu z gwiazd, bo jakby mi się wydaje, że tam też jest takie pytanie o etyczność zabiegu betryzacji, a jednak na koniec tak symbolicznie można powiedzieć, Hal Breck wraca w stronę domu, prawda? Po tym takim, nie wiem, załamaniu się, wymarszu w las i później wraca, czyli jakby wydaje i odmawia lotu w kosmos. Czyli jakby wydaje mi się, że to jest taka racjonalna akceptacja zastanego stanu rzeczy. Czy to, oczywiście to też wciąż możemy dyskutować, czy taki zabieg na mózgu ludzkim jest etyczny. Jeżeli mogę tylko dopowiedzieć, nie jestem pewien, w jakiej mierze akurat to, przepraszam, teraz jestem adwokatem diabła i czepiam się pierdół, proszę wybaczyć brzydkie słowo, bo to się nagrywa, dlatego że akurat w powrocie z gwiazd, nie jestem pewien, na ile to zakończenie odzwierciedla to, co Lem naprawdę myślał, a na ile było zrobieniem przyjemności bohaterowi, bo Lem potem się przyznawał chyba Beresiowi w wywiadzie, że on żałuje trochę tego zakończenia, bo on bohaterowi współczuł i za tym współczuciem podążył, a uważał potem o sobie, że nie miał prawa i nie powinien był. Tak, więc mam wrażenie, że akurat to zakończenie może bardziej odzwierciedlać współczucie dla bohatera przez autora niż jakoś taką wiarę, że tak by się dało, prawda? Ja przypuszczam, że gdyby to była powieść naprawdę realistyczna, to on by już został taki załamany. No kolejnym przykładem to jest, patrzę na Filipa, znaczy Filip nie miał żadnej transplantacji z tego, co on tylko pisał po prostu o przekładańcu i właśnie tam też jest taki świat, czy pan istnieje Mr. Jonesa, później jest to spotęgowane w przekładańcu, prawda? Z jednej strony mamy ten świat tych dobrodziejstw technicznych, tego jakby zastąpienia tego, co naturalne, tym, co sztuczne, ale z drugiej strony mamy właśnie też te ciemne strony nauki, czyli w tym wypadku jakiś czarny rynek handlu organami, co przecież było, pewnie jest nadal, no jest to znany proceder. I mi się wydaje... Przepraszam za przerwę. Tu jestem wielkim entuzjastą komórek macierzystych. Uważam, że to niedługo skończy się zarówno dyskomfort noszenia obcego genetycznie narządu, Za 5 minut zaczynamy dyskusję, bo tu zerkam no na zegarek, także Łukasz. No i do brzegu dobijając, wydaje mi się, że ale mówię, no ogólnie ja uważam Lema za pisarza granicznego, za takiego, który jakby właśnie taką nierozstrzygalność to jest podstawowa kategoria tej twórczości i mi się wydaje po prostu, o którym problemie byśmy nie mówili, to właśnie ostatecznie będziemy jak ci badacze Solaris na stacji patrzeć na ten koloidalny twór i mówić sobie swoje, a planeta będzie robić swoje, czyli w tym wypadku twórczość Lema. Ja chciałem powiedzieć, że zbliżamy się do końca, ale jeszcze w tym naszym planie wymyśliłem takie hasło, które ciekaw jestem, jak się do niego odniesiecie. Otóż Leszek Kołakowski, który tam jest dla Lema ważną jakąś postacią, to jakoś kiedyś napisał taki krótki, żartobliwy, a trafny artykulnik, tak jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą i wydało mi się, że można by światopogląd Lema właśnie w tych aspektach, o których tutaj rozmawialiśmy, jakoś tak scharakteryzować, jak być konserwatywno-pesymistycznym futurologiem, ale może to nie jest zbyt udana konstrukcja, więc bardzo krótko tytułem takiego podsumowania, prawda, prosiłbym was o odniesienie się do tego pomysłu. Proszę bardzo. Ja bardziej mogę chyba zrekapitulować to, co powiedziałem wcześniej. Znaczy, ja się zgadzam z takim sformułowaniem. Więc żeby to wybrzmiało na koniec jako punkt, może punkt zaczepienia dla dalszej rozmowy, na którą oczywiście tutaj bardzo wszyscy liczymy z państwem. Myślę, że to jest o tyle trafne, że tak, podtrzymuję to, co mówiłem wcześniej, chyba wszyscy się z tym trochę zgadzamy, że Lem był w tym sensie oczywiście konserwatywno-pesymistycznym futurologiem, że miał jakąś wizję tego, gdzie prawda sfera wartości powinna być, natomiast wiedział, że on jest w pewnym sensie dinozaurem, jeżeli chodzi o kierunek, w którym świat zmierza, nic z tym nie może zrobić, a technika ten świat tylko pcha naprzód, zamiast go w jakiś sposób windować etycznie w taką stronę, w jakim mu się kiedyś wydawało, że właściwie windować go powinna.
Natomiast oczywiście nie jest tak, że on uważał, że technika robi same zło, bo my się na tym oczywiście skupiamy. Oczywiście ona zrobiła mnóstwo dobrych rzeczy, chociażby właśnie tą sferę prognostyczną, nie wiem, loty w kosmos, które by nie były możliwe bez symulacji i tak dalej, i tak dalej. No ale też oczywiście no, spowodowała nam tą McDonaldyzację kultury i osunięcie się w świat takich absorbujących głupotek, których on nie znosił i dalej tym bardziej. I też to jest ważne, a do tej pory o tym nie powiedzieliśmy, więc jeszcze to chciałem tylko szybciutko poruszyć. Technika też otwiera nam nowe całe sfery, które się domagają jakiejś oceny etycznej, które wcześniej nie istniały. I to też jest problem, prawda? To, że na przykład mamy roboty, nie? Mamy to cmentarzysko robotów już w Powrocie z Gwiazd, prawda? Tych takich rdzewiejących. To jest oczywiście jakaś, nie wiem, pierwsze jaskółki, które nam zwiastują potem, nie wiem, Szpital doktora Vilperdiusa i tego typu teksty, gdzie mamy te roboty jako pewien przedmiot empatii i teraz znowu jest pytanie, czy jeżeli jest maszyna i ona myśli, to ona, my jesteśmy jej winni współczucia, nie jesteśmy jej winni współczucia. To jest to, co potem wybrzmi w Utica, oczywiście w Czy Android marzy o elektrycznych owcach, który jest niemal toczka w toczkę Ulema odpowiednikiem oczywiście rozprawy. Więc to też jest taki wątek, o którym pewnie warto pamiętać, że oprócz tego, że technika nam nie daje rozwiązań w istniejących sferach etycznych, to jeszcze otwiera nam inne. Tak, ale tak, zgadzam się z takim sformułowaniem, jakiego użyłeś jak najbardziej. Na takiej zasadzie, że on oczywiście wierzył w jedno, a działo się drugie i starał się prognozować to, co się dzieje, ale nie był tym zachwycony. Proszę. Tak, ja też się zgodzę z tym sformułowaniem. Z tego naszego sporu niewiele tu wynikło. Przepraszamy Państwa. To jest pewien oczywiście paradoks, że ktoś zajmujący się jakby, kogoś to tak zajmowała ta funkcja prognostyczna w literaturze, kto tworzył te różnorodne światy możliwe, był takim jakby, był jednocześnie tak sceptyczny i tak jakby obyczajowo konserwatywny. Ale być może właśnie z takiego ukształtowania osobowościowego Lema wynikła właśnie wielkość tej twórczości, jakby nie taki bezkrytyczny aplauz wobec zmian, które następują bądź nastąpią, tylko jakby no właśnie te, ocenianie tego z perspektywy kogoś wątpiącego. Być może to też był ważny składnik tej twórczości. Okej, okay, no to cóż, bardzo panom dziękuję, ponieważ minęła godzina, więc czas oczywiście na głos, więc ja po prostu przekażę mikrofon. Jakub Gomułka. Ja właściwie chciałem zadać nie tyle pytanie, co odpowiedzieć na twoje pytanie, Szymonie. Mianowicie o to, na czym bazowała, na czym bazował konserwatyzm etyczny Lema. Otóż uważam, że wiem na czym, bo właśnie skupiałem się kiedyś na granicach wzrostu kultury. Dlatego, że on tam przedstawił pewną swoją koncepcję kulturogenezy i ewolucji kultury, która no, jest jakby trochę dosyć skomplikowana, ale po pierwsze w pewnym sensie dziedziczy bardzo stare koncepcje, jak na przykład taka organizmalna koncepcja kultury u Platona. Po drugie, nie wiem, czy to jest kwestia, bo aż tak nie badałem tego, czy to jest kwestia, powiedzmy, jakby ducha epoki czy czego, ale w każdym razie jest to koncepcja bardzo zbliżona do spenglerowskiej koncepcji, tak? Że kultury rodzą się, dojrzewają i potem następuje etap schyłkowy, tak? I on zdaje sobie sprawę ze schyłkowości swojego, ten, chociaż tak, to zdaje się wszyscy tak mają, tak? Wszyscy konserwatyści mają, tak? Że żyją w schyłku kultury, nigdy żaden konserwatysta nie żył w rozkwicie. No ale w każdym razie to jest koncepcja, wedle której kultura ma zadanie jakby, znaczy to jest paradoks, bo ona jest fałszywa, tak? Znaczy ona ma zadanie przedstawić fałszywą wizję rzeczywistości, fałszywą dlatego, że rzeczywistość jest chaotyczna, natomiast ona ma ją uporządkować nadmiarowo. I teraz ten nadmiarowy porządek jest atakowany przez naukę i technikę.
I teraz ten wpływ nauki i techniki, ale także nauki, to znaczy na przykład antropologii porównawczej, ukazujący właśnie przypadkowość kultury, tak? To jest to, co ją podmywa. Oczywiście tam w tym bardzo obszernym eseju stanowiącym polemikę, wyjściowo polemikę z 9-stronnicowym tekstem Kołakowskiego, tak? On pokazuje wiele różnych sposobów, na jakie technika zagraża kulturze, na przykład właśnie te zwielokrotnienie możliwości przekazu kulturowego, to, że to jest rozproszony ten przekaz. To jest dla tej wizji kultury, bo to o to chodzi, dla wizji kultury, która jest z gruntu platońska, że to jest bardzo niebezpieczne. Tak? Jeżeli kultura ma być jakąś jednością, jakimś jednym obrazem, no to poszerzenie możliwości propagacji różnych wartości kulturowych, nie mówię tutaj o wartościach etycznych, tylko kulturowych właśnie, czyli na przykład, nie wiem, dzieła sztuki i tak dalej, jest niebezpieczne. Tak? Jest niebezpieczne, bo ona się rozpada. Bo się robi się taka kulturowa wieża Babel. I to jest trochę coś, w czym my teraz żyjemy przecież, prawda? I to zresztą jest coś, w czym właściwie od wynalezienia druku chyba już się dzieje, tak? Natomiast no, to przyspiesza, tak? No bo to jest coś, co oczywiście nakręca internet i tak dalej. I teraz chodzi o to, że Lem uważa, że w tym wszystkim ta etyka, prawda? Jako jakiś tam element, po prostu istotny element kultury, jeżeli zostanie zaatakowana w ten sposób, no się rozpada. Tak? I teraz to jest dla niego niebezpieczne. Nie, to nie jest też tak, że on oczywiście dostrzega ewolucyjny charakter etyki, tak? Tak jak wszystko u niego ewoluuje, ale to też nie jest jedyny konserwatysta, który to robi. Tak? Bo przecież jest mnóstwo konserwatystów, którzy dostrzegają ewolucyjny charakter przemian w ogóle etyki, tak? Natomiast chodzi o to, że dla niego problemem jest zbyt szybka ewolucja tego. To znaczy to jest tak, że on tam mówi o tym filtrze preferencji, tak? Że jeżeli mamy wartości naczelne i jeżeli te wartości naczelne, one też ewoluują, tak? To jest tak jakby pewne sito, przez które przechodzi przekaz kulturowy. Jeżeli to sito przestaje funkcjonować, zatyka się, za szybko się zmienia, no to wtedy cała kultura się rozpada i jemu chodzi o to, żeby to się nie rozpadło, bo on się trochę boi, że jak to się rozpadnie, to wróci Holokaust, tak? Na tej zasadzie, to znaczy to jest dokładnie ten sposób myślenia. On tam bezpośrednio o tym nie mówi w ten sposób, jak to teraz powiedziałem, natomiast to wybrzmiewa w tym tekście, że tutaj my potrzebujemy tej fikcji kultury, tego naddatku ładu na rzeczywistości, który powinien ewoluować swoim tempem i to jest jego konserwatyzm, tak? On dostrzega, że jego pozycja jest konserwatywna, w tym sensie, że no może, ale chodzi o to, że nie dopuściłby możliwość, że to będzie, no zresztą dopuścił, on wie o tym, że to jest po prostu coś, co będzie się zmieniało, tylko jego przeraża szybkość zmian. I tutaj chyba znowu też jest wielu myślicieli konserwatywnych, którzy dokładnie w ten sposób myślą, tak? To znaczy to jest tak jak właśnie z tym Kołakowskim, który jest oczywiście konserwatystą, tylko myśli, że jest pomiędzy, tak, że stoi w rozkroku, ponieważ godzi się na przemiany, tylko żeby to nie było tak szybko. Tak? No więc oczywiście wynika to z tego, że on się, znaczy oni, obydwaj, wychowali się w jakiejś kulturze i drogie są im pewne wartości, które nabyli, które oczywiście uznają za wartości przygodne, tak? W sensie przygodności etyki, natomiast chcieliby, żeby to jak najdłużej potrwało, bo no właśnie ta dzisiejsza młodzież, tak? No to dziękuję. Dziękuję ci strasznie. Jako osoba, do której się zwróciłeś, czuję się naprawdę zobowiązany do tego, żeby odpowiedzieć. Nie znaczy, ja się zgadzam przede wszystkim, oczywiście dziękuję ci. Nawet bym chyba nie śmiał z tobą polemizować, bo zajmowałeś się tym dużo bardziej wnikliwie chyba niż ja. Natomiast tylko to powiążę z tym, co mówiłem. Ja wydaje mi się, że ty mówisz to samo, tylko od innej strony, co ja mówiłem, mówiąc o Rzeku Przyszłości i Tofflerze, prawda? Dlatego, że Toffler mówi dokładnie to samo, tylko on to formułuje od strony pewnej diagnozy socjologicznej popartej faktami, natomiast nie wyciąga z tego eksplicite pewnych jakby interpretacji filozoficznej, czy nie próbuje jakby tego jakoś ekstrapolować
w sferze tego, co się może podziać dalej, albo raczej próbuje, tylko w taki sposób trochę gazetowo rozkrzyczany, że właśnie już za moment to już będzie tak szybko, że w obrębie jednego pokolenia już ludzie nie będą w stanie, prawda, nadążyć, przekształcić się i tak dalej. Oczywiście teraz wiemy, że te koncepcje wzrostu wykładniczego, które wtedy prorokowano, są w najlepszym razie przesadzone i to był taki szczególny moment paniki, kiedy właściwie straszono wszystkim, straszono przeludnieniem, bomba populacyjna i tak dalej, straszono wzrostem tempa tych zmian. Natomiast tak, Asia, oczywiście z tą diagnozą, którą postawiłeś na temat tego samooszustwa, którego wszyscy potrzebujemy i bardzo fajnie, żebyśmy jeszcze trochę sobie nie zdali sprawy, że to jest samooszustwo. Tak, jest nam jasne. Ja myślę, że jak najbardziej to jest coś, co u niego zachodziło. Tak, ale myślę, że skoro mam cię tylko przytakiwać, to nie ma sensu, żebym trzymał mikrofon, oddam może. To ja powiem, że być może określenie kultury jako oszustwa jest jednak dyskusyjne, ale nie chcę teraz w tą dyskusję wchodzić, jeżeli ty chcesz tylko przytakiwać, ale na pewno państwo chcecie zadać kolejne pytanie, więc dajmy szansę. Proszę bardzo. Dzień dobry, Szymon Tarka. Mam takie pytanie. Dużo było powiedziane o pesymizmie. Czy są jakieś elementy, które można wykazać, gdzie Lem nie jest takim pesymistą? Czy są elementy pozytywne? Tu w zasadzie powtórzę to, co Szymon mówił w pierwszej części, czyli ten pierwszy etap twórczości Lema, ten etap socrealistyczny, tak go, tak go nazwijmy, taki był, jest etapem właśnie optymistycznym, bo oczywiście ten sposób myślenia o świecie współgrał z poetyką socrealistyczną, czyli jakby stawianiem na rozwój technologiczny, uznawaniem go za coś takiego prymarnego dla ludzkiej egzystencji. Zresztą nawet w tym przedziale Szymon jest ekspertem, najwyżej mnie poprawi, ale chyba nawet Lem napisał artykuł o tym, dlaczego fantastyka naukowa dla poetyki socrealistycznej jest taka... Tak, no to dużo było na tych artykułów, więc to jest na pewno ten etap. Później już mamy raczej rozczarowanie, jakby w światach fikcjonalnych zwieńczeniem była oczywiście powieść o wiele mówiącym tytułem Fiasko, a później Lem ten taki już raczej wątpiący namysł kontynuował w tych felietonach i esejach. Tak. Jeśli tylko mogę dopowiedzieć, rozumiem, że w tej pierwszej fazie jak najbardziej, tylko chodziło mi o to, że to było zaznaczone tak, że gdy zauważał to nadchodzący rozkwit i rozwój, a później gdy doszło do tego rozwoju, czy zauważa w nim jakieś jednak pozytywy? Późniejsza twórczość. Coś mi przyszło bardziej do głowy. Tak, jedna rzecz. Będziemy umieli latać w kosmos, tylko nie będziemy mieli po co. I to jest Fiasko. Proszę zauważyć, we Fiasku on angażuje w ramach tego sztafażu, o tym trzeba trochę poczytać, żeby to zauważyć, bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo realnych konceptów, które się wtedy działy. Na przykład to, że mamy tam napęd, już nie tak jak on sobie fantazjował w Niezwyciężonym, że fotonowy czy coś, tylko mamy takie lustra, które odbijają lasery. To jest wzięte jeden do jednego z, chyba ze SDI Regana, chociaż musiałbym sobie zobaczyć, czy daty się zgadzają, ale to były zupełnie realne koncepcje, które on wtedy wysnuwał. To, że on już naprawdę podchodzi tak już hardkorowo, starannie do tego problemu właśnie podróży kosmicznych, że na przykład musielibyśmy mieć duże przyspieszenia, no ale nie damy rady, bo mamy w środku wodę, więc trzeba by zamiast tej krwi wpompować coś innego, co by miało lepszą ściśliwość i dopiąć tym ludziom jakieś pępowiny, zanim się ich zahibernuje, żeby to się wszystko lepiej rozpędziło, a jeszcze, żeby nie skończyli to jak Hal Brecht, to jeszcze trzeba im wymyślić takie czarne dziury, żeby oni się mogli cofnąć w czasie i potem wrócić tylko troszkę później niż wylecieli, a nie po 150 latach na przykład. Dobrze, zostawmy jeszcze to, bo akurat to, co pan mówi, jest też bardziej zniuansowane, dlatego że wtedy na serio rozważano hibernowanie, wetryfikację. Wszyscy wiemy o mózgu Walta Disneya i akurat to były rzeczy, które się działy. To znaczy ludziom wmawiano, że jak sobie odetną głowę i wsadzą do lodówki, oczywiście tylko w naszej filmie, proszę państwa, mamy tutaj dobry pakiet, to rzeczywiście będą kiedyś być może ożywieni, jak technologia się posunie. Ludzie, wtedy już istniały przynajmniej dwie takie organizacje, kiedy Lem to pisał, które się tym zajmowały komercyjnie. Tak, więc to jest jakby też coś, co już w tym momencie nawet nie było, tylko mi się wydaje jakąś taką zabawą z jakimiś koncepcjami, tylko było czymś zupełnie realnym, dotykalnym jak krzesło. To się działo już wtedy, tylko jeszcze nie było do tego techniki, natomiast była pewna teoretyczna antycypacja. Wracając do brzegu, wydaje mi się, że na pewno dostrzegał poziom, na pewno dostrzegał rozwój techniki i to, gdzie on widział jakiś optymizm, na pewno było to, że kosmos będzie dla nas możliwy technicznie do zdobycia, więc będzie jakiś progres, tylko że to, co na pewno w ramach tego progresu się nie uda, to nie uda się z nikim dogadać, bo
albo przylecimy tam, jak on jeszcze nie dojrzał cywilizacyjnie, ten nasz inny, obcy, albo jak już wymarł. A nawet jeżeli przypadkiem już dojrzał, a jeszcze nie wymarł, to i tak się nie dogadamy, bo on jest jakoś tak poskręcany psychicznie, że nie będzie wiedział, o co chodzi, że my chcemy mu podać rękę i zrobić hello. Więc wydaje mi się, że ten pesymizm w fiasku jest, ale on jest zakresowy. Natomiast są pewne elementy pozytywne i na pewno ten progres, który dostrzegł na przykład właśnie w technice kosmicznej, łapałby się pod to, po co pan pytał, czyli pod pewien rodzaj takiego selektywnego optymizmu. Bo to na pewno będzie się dało robić. Dolecimy sobie do tego gwiazdozbioru Harpy, którego oczywiście nie ma. No tylko pytanie, co będzie dalej. Jakub Prusik, Nacjanum. Pytanie mam takie. Mi troszkę zabrakło tej filozoficznej kindersztuby w tej rozmowie, bo pytanie tytułowe pojawiło się dopiero w połowie, właściwie w drugiej połowie tej debaty. Chodzi o definicję, to znaczy z wypowiedzi pana Szymona i z dopowiedzenia profesora Gomułki daje się wywnioskować, że konserwatyści to są ludzie tacy, że roszczą sobie pewne uniwersalistyczne twierdzenia do uzasadnienia pewnych twierdzeń etycznych, ale są też tacy, którzy tego nie robią. I dowiadujemy się też, że są pesymiści i są też optymiści, chociaż później było sprostowane, że chyba wszyscy to jednak są pesymiści, którzy żyją na syłku. Więc to pytanie, które powinno się... To jest takie pytanie sekwencja, ale ogranicza się, pozostanę na jednym. W jakim sensie konserwatysta? Dlaczego? Przecież równie dobrze można powiedzieć Jonathan Haidt, który tworzy całą psychologię moralności i powiedziałby o smakach moralnych. Można by powiedzieć, Lem ma pewien smak moralny, ma 6 smaków moralnych i jest tego świadom. Jest świadomym konserwatystą. Ale czy to od razu nie ustawia go, jeżeli jest w stanie wziąć w nawias swój ten background metaetyczny, czy to od razu go nie ustawia w pozycji jakby progresisty? Kogoś, kto ma, dopuszcza pewną rolę relatywizmu. Powiem tak, co do tego, czego pan zaczął, to mogę tylko przeprosić. Nie mam przygotowania kierunkowego, dlatego że jestem literaturoznawcą, więc za moje bałaganiarstwo intelektualne i definicyjne mogę tylko przeprosić. Zgadzam się z tym, co pan powiedział, to znaczy jeżeli tak zdefiniujemy słowa, jak pan to na końcu proponuje, no to tak, jeżeli przyjmiemy, że konserwatystą jest tylko ten, kto wierzy, że to ma jakąś sankcję nienaruszalną, w co on wierzy i jest to konserwatywne, natomiast nie jest konserwatystą ten, kto podejrzewa, że jego konserwatyzm jest w jakimś sensie relatywny, no to tak, w tym sensie Rem był progresywistą, ale myślę, że to jest kwestia tego, jak sobie zdefiniujemy słowa, natomiast merytorycznie nijak się to nie kłóci z tym, co powiedzieliśmy. Po prostu można powiedzieć to samo troszeczkę innym językiem, ale może oddam dla odmiany mikrofon komuś, kto rozumie te słowa tak, jak one są definiowane w podręcznikach, bo jestem, przepraszam, laikiem. Wydaje mi się, że tutaj te kwestie, czy to pojęciowe, czy może nawet werbalne w tym momencie nie są najistotniejsze, no bo również, prawdę mówiąc, dla Lema, prawda, to nie było tak, żeby on się tutaj od tej strony jakby tym zajmował, prawda. Był twórcą, który jakby podążał swoimi ścieżkami jak gdyby na własnych warunkach, prawda. On nie wpisywał się w żadną dziedzinę ani filozofię, no bo okresowo, prawda, miał jakąś fascynację, więc wydaje mi się, że to, jeśli by tak na zakończenie to pytanie, prawda, czy był postępowcem, czy konserwatystą, ono musi pozostać jednak w pewnego rodzaju takiej niedookreśloności, prawda, jeśli miałoby adekwatnie odpowiadać tej materii, czyli tej twórczości Lema, która no, była właśnie taka jakby bardzo różnorodna. Ja to przynajmniej tak widzę, ale może Łukaszu jeszcze się do tego odniesiesz, może jestem w błędzie. To znaczy... Wydaje mi się, że w naszej rozmowie można byłoby uznać coś takiego, że konserwatysta jest tu synonimem antyponowocześnika. Nie wiem, jak to jest jakiś neologizm, ale no, rozumieją państwo, o co mi chodzi, że jasne, nie był Lem takim konserwatystą w takim de facto tradycyjnym ujęciu tego słowa, czyli tu mówimy o zaangażowaniu, nie wiem, w instytucję kościoła, wiarę, ale właśnie chodzi tu o takie, tak, z jednej strony wynikające z tej twórczości raczej przechylenie w stronę takich jakichś stałych wartości plus to, co powiedzieliśmy o tym konserwatyzmie obyczajowym i jednak takiego, jakby to powiedzieć, chałupniczego stosunku do polskiej historii, plus do jakichś wielkich postaci z polskiej historii, bo tutaj no, na przykład to, co mówiliśmy o kulcie Józefa Piłsudskiego,
Czy na przykład też były takie artykuły poświęcone Janowi Pawłowi II, czy nawet opowiadanie napisane już po zamachu na polskiego papieża? Więc to mi się wydaje, że, znaczy w zasadzie nie odpowiedziałem na pana to pytanie, ale wydaje mi się, że jeśli byśmy mieli ten konserwatyzm jako definiować, to chyba w dużej mierze on był w sumie taki intuicyjny. No. Jeszcze tylko może jedno dopowiem. Znaczy ja też oczywiście zgadzam się z tym, że jeżeli uznać dla za konserwatyzę, to wyłącznie selektywnie, wycinkowo i z gwiazdką. I jakby zresztą odpowiedzieć na pytanie progresywista, czy konserwatyza dałby się jednym słowem, to byśmy tutaj nie siedzieli, bo nie byłoby po co, prawda? Więc wiadomo, że to musi być złożone, bo inaczej nie byłoby interesującej rozmowy. Mam nadzieję, że była interesująca. Jeden moment, który mnie przekonuje, jeżeli chodzi o ten konserwatyzm, a chyba to jeszcze nie padło do tej pory, więc może na koniec, chyba na koniec. Chciałem jeszcze, żeby to powiedzieć. Proszę zauważyć, to co, jeżeli popatrzymy nawet nie na eseistykę, tylko na powieści Lema, co wybrzmiewa, to jest to, na czym polega nie, bycie człowiekiem w jakimś sensie, tak? Co jest takiego, ścieżka, którą warto podążać, prawda? Proszę zobaczyć. Lem nam konsekwentnie udowadnia, że i nasz ten konstrukt taki poznawczy, który lubimy utożsamiać z jakąś wiedzą obiektywną, prawda? I nasza etyka, która oczywiście jest tam arbitralna, bo mówiliśmy o tym jej powiązaniu z ruletką biologiczną, prawda? To jest wszystko, co my mamy. I ten moment, kiedy ci bohaterowie wątpią i w Niezwyciężonym, i w Pirksiadzie, i właściwie wszystko się sypie, i oni nawet wiedzą, że to jest wszystko głupie i bez sensu i właściwie do niczego nie pasuje, no bo mamy tą obcość, która ewidentnie jest czymś innym, czyli to, co my mamy, nie jest takie do końca absolutne, uzasadnione i tak dalej. Oni koniec końców co robią? Oni przy tym kapitulują intelektualnie, oni się po prostu starają zachowywać przyzwoicie. I to jest coś, co moim zdaniem jest takim elementem dla niego jakby, no kończę tę dyskusję, tak? To znaczy, okej, jest jak jest, może to nie jest dobrze uzasadnialne, racjonalizowalne, może my nie mamy do tego dobrego uchwytu, ale to jest wszystko, co my mamy. Mamy taką kulturę, jaką mamy, mamy takie wartości, jakie się ukształtowały i albo się będziemy tego trzymać, albo się osuniemy w jakieś bagno, nie wiem, nihilizmu, bezideowości, a dalej, tak jak już tutaj padło, to już będzie tylko Holokaust na koniec tego wszystkiego, prawda? No bo jak przestaniemy być moralni, no to wszystko się posypie, a moralni możemy być tylko na taki sposób, na jaki nas do tego dopchnęła do tego momentu ta konserwatywna lokomotywa, prawda? No więc jeżeli my z tego pociągu wysiądziemy, to jest po nas. A innego pociągu nie mamy, bo żaden inny na stacji nie stoi. I to jest moim zdaniem ten moment, gdzie ja bym widział taką esencję jego konserwatyzmu w takim czysto operacyjnym sensie, tak, etycznym. My musimy tak, bo inaczej nie umiemy. Albo to, albo nic. Nic w sensie, nie wiem, hedonizm, bezideowość, a potem już się usuwamy w jakieś takie dystopie, prawda? Tak moje zdanie. Może to jest jakaś puenta. Wydaje mi się, że owszem, że trudno coś tutaj dodać, bo to brzmi bardzo przekonywująco. Tylko jedno słowo na zakończenie z tym, co mówiłeś, mi się kojarzy poczciwość, tak? Się jest takie pojęcie, więc to chyba jakoś tak wygląda. No to cóż, skoro czas kończyć, to w takim razie bardzo dziękuję za wszystkie wasze wypowiedzi i bardzo dziękuję za wszystkie pytania.